W Nowej Rudzie Słupcu uroczyście otwarto dla osób uprawiających kolarstwo górskie tor rowerowy Mini Single Track. Środki pozyskane na realizację tego projektu pochodzą z programu Polska Czech Interreg. Wartość tego zadania to 123 tysiące złotych. 85% środków pochodzi właśnie z tego programu, ze środków Unii Europejskiej. Powstała dzięki temu 900-metrowa trasa. Jest to tak zwany Stary Park, miejsce przy ulicy Parkowej Radkowskiej, blisko w pobliżu kościoła. Nasi młodzi adepci MTB jazdy górskiej mogą sobie ćwiczyć, trenować. Byłem już na jednej trasie i fajnie się jeździ. Są takie różne trasy. Bardzo fajna jest trasa, podoba mi się, dużo przeszkód, dużo hop. Dużo zjazdów, podjazdów. Przyda wam się do treningu? No myślę, że tak, do takich wyścigów na przykład technicznych, no to bardzo nam się przyda. Tak naprawdę wszyscy mogą tutaj przyjechać, mogą korzystać z tej trasy w bardzo przyjaznym otoczeniu. Są to ścieżki, przygotowane ścieżki rowerowe, utwardzone, jak tutaj widzimy. Są tutaj różne przeszkody, można by było tak potocznie mówiąc, do tego, aby ta trasa była urozmaicona i ciekawa dla tych, którzy chcą tutaj z niej korzystać. To jest jedyne obiekty w Nowej Rudzie, tak, tego typu. Z tego co wiem, to jest jeden z niewielu w Polsce w ogóle torów treningowych, tak zrobionych i w ten sposób wyglądających. Budowa toru rowerowego trwała niespełna 2 miesiące, a wykonawcą była firma M. Janikowscy. Specjalizujemy się w projektowaniu tego typu infrastruktury i budowaniu. Wybudowaliśmy wiele single tracków w Kotlinie Kłodzkiej, między innymi projekt Single Track Lacensis jest naszym projektem. Dzisiaj przekazałem grabie i łopatę dla klubu uczniowskiego sportowego po to, żeby dbali o ten tor rowerowy. Urząd Miasta w Nowej Rudzie na terenie miasta stara się tworzyć coraz to nowe miejsca do uprawiania sportu i rekreacji. Planuje w następnym roku z budżetu obywatelskiego wybudowanie w Starym Parku w Nowej Rudzie Słupcu kolejną inwestycję, budowę placu zabaw dla dzieci.